11 listopada Polska obchodziła rocznicę odzyskania niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia odrodzenie wolnej Polski po 123 latach przebywania pod zaborami. Z okazji Narodowego Święta w całym kraju organizowane są wiece, koncerty i inne wydarzenia. Podobnie było w naszym regionie. 11 listopada to także Dzień Świętego Marcina, patrona parafii rzymskokatolickiej w Kępnie. Tradycyjnie tego dnia zajadamy się rogalami świętomarcińskimi. W Kępnie obydwa święta uczczono biegiem ulicznym z udziałem blisko 400 zawodników. Wcześniej w kościele pod wezwaniem świętego Marcina odbyła się msza święta za ojczyznę, po której delegacje w asyście orkiestry z Ostrzeszowa przemaszerowały na kępiński rynek pod pomnik bohaterów walk o wolność i demokrację. Starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz przypomniał w kilku słowach, jak wielka radość ogarnęła Polskę, kiedy odzyskaliśmy wolność po wielu latach zaborów. Dziś po raz kolejny stajemy tutaj na kępińskim rynku ze sztandarami. Stajemy, aby zapalić znicz i podziękować naszym bohaterom, wszystkim naszym bohaterom. Tym czterem pokoleniom, które walczyły i ginęły w powstaniach, w czasach zaborów i tym, których później pomordowano w obozach i łagrach, którzy cierpieli w hitlerowskich i komunistycznych więzieniach i wreszcie tym, którzy odważyli się przeciwstawić reżimowi w Gdańsku i w całej Polsce, tworząc Solidarność. Przychodzimy tutaj zaś chcąc w sposób szczególny podziękować bohaterom wywodzącym się z tej ziemi, kępińskiej ziemi. Dobrze się dzieje, że w tym naszym dziękowaniu z roku na rok coraz mniej żalu, a coraz więcej dumy i radości, bo wolność nie jest karą, jest obowiązaniem. Bo dziękować to nie znaczy smucić się i narzekać, porównując dzisiejsze pokolenia do wyidealizowanych wcześniejszych pokoleń. Świętować wolność to nie znaczy też tylko licytować się, pod iloma tablicami złożymy kwiaty, ile zniczów zapalimy i czy ładnie wyglądamy z ręką na sercu. Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje władz powiatu i gminy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Część delegacji złożyła również kwiaty na kępińskim cmentarzu. Uroczystości na rynku obserwowała rzesza mieszkańców miasta.